Oglądasz Bobo Time. Dziś nasz fizjoterapeuta opowie Tobie o profilaktyce w zakresie kręgosłupa w drugim trymestrze ciąży. Dzień dobry. W drugim trymestrze ciąży mamy bardzo często zadają pytanie, jak radzić sobie z bólami kręgosłupa. Często sprawiają one, że ciężko się funkcjonuje na co dzień w życiu i poszukują przeróżnych rozwiązań. Aby pomóc mamom w tej trudnej jak dla nich sytuacji, należy zrozumieć budowę i funkcjonowanie mechanizmów rządzącymi naszym organizmem. Jednym z nich jest amortyzacja, na którą składa się krążek międzykręgowy zbudowany z włókien kolagenowych skośnie poprzeplatanych ze sobą z włóknami elastynowymi. Podczas normalnego funkcjonowania człowieka w życiu włókna te ścierają się. Mają za zadanie utrzymać struktury jądra miażdżystego w centrum, co poprzez uszkodzenia, jakie powstają na co dzień, powoduje, że powstaje przepuklina. Przepuklina powstaje wtedy, gdy mamy do czynienia z bardzo dużymi przeciążeniami, i uszkodzone poszczególne pierścienie włókniste nie są już w stanie utrzymać jądra miażdżystego w centrum. Wtedy to, w zależności od tego, na jaką strukturę przepuklina uciska, powoduje odpowiednio objawy bólowe lub blokady w obrębie stawów kręgosłupa. Aby wyobrazić sobie, w jaki sposób powstaje przepuklina krążka międzykręgowego, można wziąć przykład jako dętkę. Dętka przetarta papierem ściernym, kiedy ją napompujemy, tworzy bąbel w miejscu przetarcia. Dokładnie to samo dzieje się z krążkiem międzykręgowym, który uwierając nasz struktury nerwu potrafi prowokować rwę kulszową, który uciskając na więzadło żółte kręgosłupa potrafi powodować objawy mniej więcej takie jak przy RLS. Zatem bóle kręgosłupa w tym obrębie powstają w wyniku uszkodzeń mechanicznych. Jeśli chodzi o drugą strukturę amortyzacyjną, która rządzi naszym ciałem, są to krzywizny, jakie posiadamy w obrębie kręgosłupa. Krzywizny kręgosłupa ułożone są następująco. Lordoza lędźwiowa, kifoza piersiowa, lordoza szyjna. Te krzywizny są po to, aby zachować równowagę, aby zachować ochronę przed wstrząsami, jakie mogą kierować się w kierunku czaszki. Bóle, które pojawiają się w wyniku wyprostowanych struktur kręgosłupa lub pogłębienia ich, powodują, że trudno się poruszać na co dzień i zaburza to równowagę napięcia mięśniowego, a także ruchomości stawów, przez co nasze życie staje się dość trudne. Aby poradzić sobie ze zwiększonymi krzywiznami, jakie powstają w wyniku rozwoju dziecka w brzuszku mamy, warto ćwiczyć. No bo weźmy na tapetę stopniowy rozwój dziecka w brzuszku. Im mamy dalszy okres wzrostu dziecka, tym ta krzywizna nam się coraz bardziej pogłębia. Przez co powstają przeciążenia, przez co powstaje problem związany z uszkodzeniami krążka międzykręgowego. Często zaś problem polega też na zaburzeniach środka ciężkości. Każde wysunięcie delikatne głowy, każde przesunięcie ciała do przodu powoduje to, że przeciążenia na kręgosłupie są większe. Zatem, aby mamy mogły dobrze się czuć w trakcie ciąży, aby mogły się czuć w tym drugim trymestrze dobrze, wymagane jest to, aby zaczęły ćwiczyć, ponieważ niestety bóle, które powstają, powstają w wyniku wzrostu zarodka w organizmie,
który może wywierać ucisk bezpośrednio na sploty nerwowe, rozciąga także powłoki brzuszne, przez co nasz organizm ma zaburzoną równowagę. A równowaga jest podstawą naszego funkcjonowania, zgodnie z definicją zdrowia, która mówi, że jest to dobre samopoczucie psychiczne, fizyczne i społeczne. Zatem, aby uniknąć bóli kręgosłupa, należy rozpocząć jeszcze przed ciążą, drogie mamy. Należy ćwiczyć, wyrównać napięcie mięśniowe. Należy później, już w trakcie przygotowań do narodzin, od samego początku uczęszczać na zajęcia w obrębie porodu, w obrębie szkół rodzenia, dzięki czemu nauczymy się, w jaki sposób sobie radzić z wieloma problemami pojawiającymi się w trakcie ciąży. Ćwiczmy zatem. Więcej nic nie możemy dodać. Serię sponsoruje Babyono. We help to grow.